Joanna Lewandowska w studiu. Wydaje się, że wiemy o niej prawie wszystko, no bo to jest taka dziewczyna, tam gdzie kończą się słowa, zaczyna się muzyka i jej śpiewanie. Profesjonalistka, zachwyceni wszyscy ci, którzy dla niej tworzą, a tworzy grono znakomite. Wystarczy sięgnąć po takie nazwiska jak Jerzy Satanowski, czy współudział w koncertach Ireny Santor, czy Jan Wołek teksty, czy Andrzej Zarycki, czy Zbigniew Łapiński, wspaniały towarzysz Jacka Kaczmarskiego, gdyby ktoś sobie tam zapomniał przez moment. Poza tym co, rzuciła na kolana Skandynawię, dobrze, żeby to zrobiła z nami po raz kolejny, a już Marek Grechuta w jej wykonaniu to jest to. Krócej nie mogłem, ale też odrobinkę tylko o niej powiedziałem. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. No co się dzieje tam dobrego u ciebie? Przygotowujesz nową płytę i co, zbieramy pieniądze na tę płytę? Zbieramy pieniądze na... Chyba pierwszy taki przypadek chyba i w grono słuchaczek i słuchaczy tak zdecydowało, że choćby nie wiem co, płyta musi powstać, bo zasługuje na to. Jestem im ogromnie wdzięczna, że poczyniłam ten krok przez portal Polak Potrafi. I tam właśnie na moją płytę, która ma tytuł Twój. Bo tytuł Niebo to dla nie mów złodziejek. Może, bo nie wszyscy będą chcieli tutaj złożyć będą, się na to może. Będą chcieli. Podczas naszego ostatniego wywiadu, jak poruszaliśmy temat, że jestem złodziejką piosenek. No właśnie, bo Joanna ma takie hobby niezwykłe, czyli słucha dobrej muzyki, słucha świetnych wykonawców, na przykład Marka Grechuty i w pewnym momencie coś robi. Coś ta muzyka mi robi, że ja nie jestem w stanie nie wyśpiewać tego. I mam takie nieodparte pragnienie i to nie są tylko te piosenki, które ja uwielbiam. Po prostu niektóre są naznaczone i ja się nie mogę powstrzymać. Przepuszczam przez swoją wrażliwość serce, duszę i wszystko. Tak, czekasz, aż przyjdzie noc, skradasz się po tę piosenkę. Skradam i stąd też tytuł tej nowej płyty Niebo dla złodziejek, ten tytuł jest twoim tytułem i pozwoliłam sobie tobie skraść, to jednak lubię kraść od mężczyzn. I taki tytuł będzie. Taka to grzeszna dziewczyna ta Joanna jest, a przecież śpiewa takie piękne, wspaniałe rzeczy, chociażby te dzieła, które tworzyłaś, czy tworzysz z Marcinem Styczniem. To Golgota Jasnogórska. To takie spotkanie z twórczością Ernesta Bryla. To jest taki nasz czas z Marcinem i z Ernestem podczas Wielkiego Postu, kiedy mamy swoją Golgotę, swoje rekolekcje i wierzę w to bardzo mocno. Mam nadzieję, że ci dwaj panowie również, że do końca życia będziemy to śpiewać i grać. Jak ta Golgota będzie inna, jak będziemy mieli po 7 dych na przykład. Ale będziecie nadal podróżowali po Polsce, żebyśmy wszyscy mogli w tym uczestniczyć, przeżyć to poprzez twoje artystyczne przetworzenie. Teraz dochodzimy do momentu, kiedy kolejne przeżycie nas czeka, niezależnie od tego, że zbieramy na płytę, to koncert. Jutro w najbliższym koncert, czasie tak. Już, tak, bardzo blisko. Właśnie koncert z piosenkami z tej ostatniej mojej płyty, Mężczyźnie mojego życia, Marek G. z Krakowa. Z cudownym towarzyszeniem Michała Zawadzkiego na fortepianie, Maćka Szczecińskiego na kontrabasie, Kuby Szydło na instrumentach perkusyjnych i Roberta Murakowskiego na trąbce. Co ty robisz, że takie znakomitości się zgodziły, bo to rzeczywiście wielkie polskie muzyczne nazwiska. Ja to odpowiem skromnie, ich trzeba by zapytać, ale na przykład Robert Murakowski, to jest niezwykła historia. Ja dowiedziałam się od naszej wspólnej przyjaciółki, bo on był na tyle skromny, że o tym mi nie powiedział. On tego samego dnia miał grać koncert w Opolu z Marelą Rodowicz. Próby i przygotowania. I on odmówił, żeby zagrać ze mną. Potem terminy się pozmieniały, tak. Wszystko było zaplanowane inaczej. I on mógł dla mnie przeprowadzić zastępstwo, ale serce mu powiedziało, nie, zostań tutaj z Asią i zagraj. I zagrał, i zagra. Zagra, jutro będzie z nami. Proszę państwa, za chwilę z tej płyty właśnie grechutowej, takiej bardzo, Śpi, bajki śni, Joanna Lewandowska. A wcześniej jeszcze przypomnienie, to jak możemy stworzyć tę płytę? Jaki to jest twoja strona internetowa? Wystarczy, jak otworzymy Joanna Lewandowska? Tam będą też informacje, również na Facebooku, ale najprościej to jest po prostu wejść na portal Polak Potrafi, wpisać Joanna Lewandowska, Niebo dla złodziejek. I wtedy okaże się. Wtedy wychodzi cały opis tego przedsięwzięcia i za każdą
wpłatę, niezależnie jaka ona jest, jest nagroda. Czy to jest wpłata 40 zł na przykład, czy 10, czy 8 tysięcy, to za każdą jest prezent ode mnie. Podziękowanie, jest się mecenasem sztuki, mecenasem tej płyty. To z ciekawości już byśmy to zrobili. No to teraz śpi, bajki śni, Joanna Lewandowska.